Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Zapraszam Was na kolejny i ostatni odcinek z tej gry, jak na razie. Dlaczego? Już tłumaczę. Słuchajcie, za nieco ponad miesiąc będzie premiera nowej części Forza Horizon 3 na PC-ty i na Xboxa One. I pomyślałem, że warto by było troszeczkę odpocząć od tej gry, mimo że ona jest bardzo fajna, to wiecie. Czasami gry też warto sobie dawkować, szczególnie te lepsze, żeby nam się szybko nie znudziły. I dlatego właśnie chcę troszeczkę odpocząć w cudzysłowie od tej gry. Prawdopodobnie będę robił z niej jakieś live'y, bo na pewno chciałbym jeszcze z wami razem pograć tutaj. Ale no, jeśli chodzi o taką serię na YouTube'a, to na obecną chwilę, być może do niej powrócę za jakiś czas, ale na obecną chwilę chciałbym ją zakończyć, zastąpić jakąś nową do czasu, aż nie pojawi się Forza Horizon 3, którą będę chciał oczywiście nagrywać i grać w nią. A ostatnim samochodem, jaki sobie zrobimy teraz w Forzie Horizon 2, będzie Acura NSX. Czyli Honda NSX inaczej. Acura jest to marka, to jest to samo co Honda, z tym, że ta marka jest, tak się nazywa, Honda tak się nazywa w Stanach Zjednoczonych. Można to tak w skrócie powiedzieć. I powiedzieliście, że rzeczywiście w Forzie Horizon Honda NSX widnieje pod nazwem Honda NSX-R. O co chodzi? Czemu to jest na początku? To jest jakoś wyróżnione? Nie mam pojęcia. Czemu to jest oznaczone gwiazdką? Zalecany samochód. Dlatego nie jest alfabetycznie, bo nie jest zalecany. Ale mówiliście, że to jest Acura, a to jest jednak Honda. 92 rocznik. Honda NSX. Ja też myślałem, że to jest Acura, bo jest gdzieś na początku tej listy. A to jednak jest dalej Honda. No, dziwna sprawa. To nic, no to wszyscy daliśmy się nabrać w Forzie. Wiecie co, mnie ten czysty styl bardzo się podobał. Jakieś tam malowanie szczególne dla tego samochodu chyba nie będzie jakoś konieczne. Ogólnie jeśli chcecie kupować tanio gry, wbijcie do marketu G2A, link macie w opisie tego filmu. Prawdopodobnie niedługo znajdzie się tam też Forza Horizon 3, a będzie sporo kosztować, bo będzie i na PC-ty, i na konsole będzie to jedno konto, więc nie będzie teraz się kupowało oddzielnie gier na konsole, czy oddzielnie na Windowsa 10, będzie się kupowało gry po prostu na Windows w konsoli. Ostatnio są jakieś spore aktualizacje na Xboxie i tak samo na Windowsie jest trochę tych aktualizacji. Zostawię chyba biały kolor, bo mi się taki najbardziej podoba. Tak więc no trochę taka lipa, no nie? Będziemy kupować gry za 350 zł na pecety. Oczywiście te, które były na przykład ekskluzywami na konsole. Nie wiem, jak to teraz będzie rozwiązane, bo Microsoft w ogóle planuje wygryźć Steama na przykład z tej branży. Zacznie, takie są przypuszczenia, że zacznie blokować w ogóle Steama czy coś. Ale wiecie co, ja się tym tak specjalnie nie przejmuję. Zobaczymy, co będzie. Automatyczne ulepszenia, myślę, że możemy troszeczkę pofolgować. Jest to Honda NSX, zróbmy na maksa ten samochód w klasie S2. No, ale słuchajcie, no nie smutajcie tak. Seria z Forzy co prawda się skończy, ale będziemy, tak jak wspomniałem, grali też sobie na live'ach. Więc ludzik arbuzik. Ale teraz musimy troszeczkę tą Hondę tutaj podkręcić. Wymiana silnika. No silnika raczej nie chciałbym wymieniać. Chociaż nie wiem, jaki tu właśnie jest w tej Hondzie. Możemy sobie dolot tutaj dodać jakiś. Ale zobaczcie, że ten standardowy dolot wcale nie jest jakoś dużo gorszy. Pewnie są wszystkie części na maksa zainstalowane. Więc myślę, że stosowniej byłoby chyba ten samochód dać do klasy S1. Mamy tu maksymalne opony, szerokość, tak? Wszystko jest na maksa już. Zobaczmy o spoilerowanie, jakie tutaj mamy. No dużo opcji nie ma, tylko regulowany spoiler z przodu. No to nieciekawie trochę. Myślę, że klasa S1 bardziej by tu pasowała, jak myślicie? Bo na obecną chwilę, zobaczcie, no niewiele tutaj możemy zrobić, a samochód nie jest wymaksowany w tej klasie. No i może mieć troszeczkę problemy z konkurencją. Zróbmy w klasie S1 jednak. Zaraz zobaczymy. W sumie
powinienem spróbować jakiegoś ulepszenia stworzonego przez jakiegoś gracza. I tak zrobimy. Czytaj ulepszenie, zobaczymy. Klasa S1, tutaj pewnie będzie jakiś dragowiec Godmode V12TT. Wszystko jest w klasie S1, zobaczcie. NSX, RWD, Drift, Forza, Top Speed. Tu mamy w klasie X, a kurczę, to pewnie ktoś zrobi na AWD właśnie, no to bez sensu. Ja wolę mieć w klasie S1. Tu klasa X, B, ktoś do B wrzucił Honda NSX. Klas S, a może, a nie, AWD to odpada. S2, S1, RWD. Ace, tak się nazywa ten tuning. Przyspieszenie, jeszcze zobaczymy sobie. Start, hamowanie. Ktoś tu chyba na moc, na przyspieszenie i prędkość zrobił ten samochód, a ja tak nie bardzo lubię. O, tutaj jest fajny tuning. Widać, że na prowadzenie bardziej prędkość i na przyspieszenie. No dobra, dajmy coś takiego. Zobaczymy, jak będzie jeździć Honda na tym tuningu. Co do kolorów, no nie chciałem tutaj dawać innego niż ten standardowy. W porządku, jest jak najbardziej. Klasa S1, Honda NSX, nie Acura NSX. Acura NSX to, tak jak chciałem powiedzieć, jest w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych nie ma Hondy, jest właśnie Acura. Jest, może te samochody właśnie są jakoś modyfikowane pod rynek amerykański, nie wiem. Kontynuujemy wycieczkę. Wiecie co, jest to chyba jeden z nielicznych samochodów rekomendowanych. O, zobaczcie, JDM. Będziemy się ścigać właśnie tę klasą. No, więc tak sobie pomyślałem, że odpocznę od Forzy Horizon i ogólnie od tego świata Forzy na jakiś czas, na nieco ponad miesiąc, żeby powrócić do tego świata w nowej odsłonie Forzy Horizon 3 i jarać się tą grą tak samo jak teraz. Jarałem się Forzą Horizon 2 i jaram się do tej pory, bo to jest świetna gra. Mam nadzieję, że w Forzie Horizon 3 też będzie taka fajna społeczność, jaka była na Xboxie One, bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się tutaj grało na multiplayerze. Wiecie co, może też dlatego, że tutaj nie ma takiego czatu, nikt się nie wyzywa i czasami jakiś sfrustrowany gracz potrafi wydać swoje żale na czacie i komuś może zrobić się przykro przez to. Teraz gram dużo w grę Overwatch i tamta gra też jest taka dosyć kolorowa, fajna, przyjemna. Może wygląda ona tak trochę dziecinnie, ale powiem wam, że jak trochę stanieje, naprawdę opinie na jej temat wśród wszystkich hejterów się zmienią, bo teraz mało kogo na nią stać, bo jest droga. Później jak już trochę stanieje, to naprawdę opinie się na jej temat zmienią. Uwierzcie mi, zawsze tak jest. Tak samo jak było z NFS-u, teraz kiedy Lucek zagrasz w NFS 2015, a jeszcze w grudniu pamiętam, jak ta gra wyszła. Lucek, ale to jest gówno, nie nagrywaj tego, jak ty jeździsz, lol, w ogóle co to jest? Nie tego oczekiwałem po NFS-ie, no takie tego typu komentarze. Teraz wszyscy nagle są prawdziwymi drifterami, no bo już mają tę grę, gdzieś tam tanio się pojawiła za 3 dychy i nagle wszyscy grają. Ej, bardzo fajnie się jedzie tą Hondą, mówię wam. No, a powracając do tematu Overwatcha, no to właśnie te postaci, które tam są bardzo przyjazne. Na przykład czasami, wiecie, była taka sytuacja ostatnio, jak grałem na meczu. Zaraz, że tak odbiegam od Forzy ogólnie. Zaraz wrócimy też do Forzy, spokojnie. No, była taka sytuacja na meczu, kiedy grałem sobie na Overwatchu, że przyszedł zawodnik z drużyny przeciwnej i podszedł drugi zawodnik z naszej drużyny, cała inna drużyna się biła między sobą, a oni podeszli do siebie i się między sobą witali, mimo że na czacie tylko do siebie napisali: ej, czy mogę się z tobą przywitać? A on: jasne, dobra, przyjdę do ciebie tu i tu. No i się spotkali, wszyscy inni się tam nawalali, wiecie, obok, ale nikt ich nie ruszał, tamtych dwóch, co sobie stali gdzieś tam w kącie. Powiedzieli, że oni chcą się przywitać, tak po prostu. A potem się rozeszli i już normalnie ze sobą grali, rozwalali się tam w ogóle. No to było takie super. I na przykład czasami są takie sytuacje, że jakiś, nie wiem, że się spotykają w ogóle wszyscy podczas początku meczu. I można się przywitać tą postacią, można jakąś emotikonkę sobie puścić, można komuś pomachać, można kogoś pozdrowić.
Jest takie, są takie szybkie bindy, żeby się właśnie porozumiewać w taki prosty sposób, to nie jest skomplikowane. I te postaci też między sobą jakoś tam rozmawiają i to jest śmieszne. No i potrafi cię rozluźnić po jakiejś tam większej porażce, co jest bardzo przyjemne i kojące na jakieś tam właśnie nerwy, prawda? Okej. Zaczynamy sobie ostatnie mistrzostwa. Fajnie się to wszystko złożyło tutaj w Fordzie, bo będziemy jechać ostatnie mistrzostwa ogólnie już i ukończymy tę grę pod względem fabularnym. Oczywiście mógłbym jeszcze tutaj sporo grać i wbijać tych poziomów, bo ja mam poziom gdzieś, nie wiem nawet, który ja mam. Mam poziom 159 obecnie. No to można mieć nawet i 1000 chyba, czy 999 widziałem, że ktoś tam chyba miał. Wyższego nie widziałem jeszcze chyba. No nie widziałem 1000 albo wyżej. Tak więc, no. Zaszedłem, myślę, że dosyć daleko w tej grze. Na pewno wszystkich jej jakichś tam sekretów nie odkryłem. Ale na tyle, co się pobawiłem, to się pobawiłem i uważam, że ta gra jest jak do tej pory najlepszą grą wyścigową, w jaką grałem. Serio. Dobra. Honda NSX. Widzimy, że mamy tutaj i przedni spoiler, i tylni spoiler, tak żeby samochód miał jak najlepszy docisk. Zawsze szanuję sobie to w samochodach, że dobrze się prowadzą, szczególnie w grach. Bo większość tych terenów pokonuje się pod względem właśnie pokonywania dobrze zakrętów, prawda? A też widać to na multiplayerze, że niektórzy gracze dają sobie napęd 4x4, maksymalna moc, zero trakcji i ściana za każdym razem. Okej, tutaj mamy problem trochę ze skyline'em. Zobaczcie, jak fajnie ruszył. No tutaj napęd 4x4, to wiadomo, że ten start będzie lepszy. Akurat Honda moja, czuję, że troszeczkę ma problem z przyspieszeniem, ale wiecie co? Te zakręty dosłownie zjada. Ten samochód naprawdę świetnie się zachowuje. Ja mam wrażenie, czy ja mam wyłączone wszystkie pomagacze, bo pamiętam, że w poprzednim odcinku ja to wszystko wyłączyłem i nie pamiętam, czy teraz ja to włączałem, bo jeśli nie włączałem tego, a czuję, że nie, bo chyba ABS jest wyłączony, bo jeśli jadę na zakręcie i hamuję, to mnie ściąga do przodu, a więc podejrzewam, że ABS jest wyłączony. Ten samochód został genialnie, bym powiedział nawet, genialnie dostrojony. Koła widzę, że są mocno w negatywie. Zobaczcie, i tylne, i przednie. Zarówno, myślę, że tylne nawet troszeczkę bardziej są. Ten samochód, no, te zakręty dosłownie zjada, to jest niesamowite. Ktoś zrobił go na maksymalną przyczepność. Będziemy musieli koniecznie się pościgać w klasie S1 gdzieś na live'ie i przetestować właśnie tą Hondę. Ona nie ma jakoś super dobrego przyspieszenia. Zobaczcie, że mnie tam z tyłu Mazda MX-5 próbuje wyprzedzić. To jest chyba rocznik, nie wiem, który to tam rocznik jest. Ale próbowała mnie wyprzedzić i jej się to nie udało, chociaż mnie doganiała. No, względem przyspieszenie pewnie była lepsza. Ogólnie bardzo fajny jest ten samochód, dość kultowy. Trochę nie pasuje ten spoiler z tyłu, bo Honda ma ogólnie swój spoiler, taki schowany. Kurczę, nie mogę teraz podejrzeć, jakie ja mam tutaj wspomagania. Wydaje mi się, że są wszystkie wyłączone, te takie główne typu... A nie wiem, czy kontrola trakcji jest włączona? Czy ja to wyłączyłem? Nawet jeśli wyłączyłem, to ja sobie to później sprawdzimy, zresztą spokojnie. Dobrze, tu mamy sprint i 77%, ale pięknie, naprawdę. Ja tu tylko puszczę gaz, ten samochód dosłownie połyka te zakręty. To jest świetne. O, dobra, na pewno ABS nie działa. Próbowałem teraz mocniej zahamować. Koła się zablokowały, odpuściłem troszeczkę hamulec i odzyskałem przyczepność, no ale niestety wbiłem się w ścianę. Tu mnie goni Skyline, no oczywiście. Wspaniałe przyspieszenie. No ale Honda, zobaczcie jaka przewaga na zakręcie. Ten samochód jest zrobiony po to, żeby świetnie pokonywać zakręty. Nie będzie trudno tym autem wygrać, mówię wam. Musimy sprawdzić te koniecznie ustawienia. O, jest jakaś Honda NSX też była w tym wyścigu. No i
Podoba mi się też to, że wizualnie ten samochód nie jest zmieniony, ale tu chyba oddzielnie wczytuje się te ulepszenia tuningu i oddzielnie ulepszenia wizualne, poza ospoilerowaniem, bo ospoilerowanie w tej grze wpływa na ogólne osiągi, czyli przyczepność w głównej mierze, no bo wchodzą tu w grę spoilery, prawda? W większości gier typu arcade'owych, na przykład NFS-ach, no tam ospoilerowanie nie gra dużej roli. Po prostu jest to taki smaczek wizualny i nic więcej. No tutaj jest to jednak coś więcej. Niektórym się to podoba, innym mniej. Nie ma dużo opcji tuningu wizualnego. Ciekawy jestem, jak to będzie w Forzie Horizon 3. Czy rzeczywiście chcielibyście zobaczyć spoiler w najnowszym Lamborghini, taki niestandardowy? No, nie wiem. To są i tak egzotyki, które prawdopodobnie nie wymagają żadnego tuningu. To są samochody już przystosowane do tego, aby się ścigać. No właśnie, o tym chcę też trochę porozmawiać, bo myślałem niedawno na ten temat. Te mistrzostwa idą szybko, nie wiem, czy jakiegoś multika sobie nie odpalę. Myślałem ostatnio o sensie samochodów sportowych i tych hiper samochodów szczególnie. No bo o ile sportowy samochód, taki, który osiąga, nie wiem, do 300 km na godzinę, to jest fajna sprawa, tak na przykład auta sportowe są to szybkie auta, które na jedynce potrafią jechać powyżej 100 km na godzinę nawet. Niektóre, no nie wiem, gdzieś tak do 80 podejrzewam, że mogą jechać, albo i nawet więcej. Nie nadają się te samochody w ogóle do jazdy po mieście, no bo nie osiągamy tam takich dużych prędkości, a często trzeba się też zatrzymywać na światłach, tak więc... Więc to odpada. Z kolei, gdy chcemy jechać na jakieś dłuższe... O, ale Eclipse tu jest, patrzcie! Jo, piórdziu! W drugiej generacji, piękna sprawa. Wow, wow, gdzie ja pojechał? To nie tu. A z kolei, gdy chcemy jechać na dłuższe dystanse typu autostrady, no bo jak jedziemy na autostradę, to chcemy już pokonać jakiś dłuższy dystans. No to samochód sportowy co? Zaczyna nam dużo palić, a już nie wspomnę o hiper samochodzie. Sportowy to jeszcze okej, jeszcze można się pobawić, no nie? Ale hiper samochodem, takim Lamborghini Aventadorem... Oczywiście możecie pomyśleć, Lucek, ale cebula, nie możesz sobie wyobrazić, że masz 3 miliony dolarów na te samochody i na paliwo i po prostu sobie jeździsz ile chcesz, gdzie chcesz, czym chcesz i jak chcesz. Nie martwisz się o mandaty ani o nic. No prawda to jest oczywiście prawda. Jeśli ktoś, dla nas takich ludzi, którzy nie mają jakby dużych pieniędzy, no to się wydaje, że posiadanie samochodu, hiper samochodu jest totalnie bezsensowne. Nie ma żadnego sensu ekonomicznego dla nas. Jest to zabawka. Tak jak nie ma sensu na przykład klocki Lego nie mają sensu. No jaki mają sens klocki Lego ekonomiczny? Żadnego, no po prostu się buduje i to stoi. Tak samo samochód, hiper samochód czy super sportowy jakiś, takie samo ma zastosowanie, ma po prostu bawić, prawda? Może trochę zaszpanować, nie wiem czy jak... No to czy nie? Chyba nie. Udało mi się go zaliczyć. No, także te hiper samochody też mają za zadanie nas bawić, czy bawić raczej tych bardziej zamożnych, te bardziej zamożne osoby. I trzeba na to właśnie pod tym względem patrzeć, nie? No bo tak jak się patrzy ze strony cebuli, tak zwanej, no to... Jednak nie ma to żadnego sensu, no bo jak jechać w trasę samochodem, który no nierzadko jest też mało wygodny, bo one muszą osiągać jakieś tam wyniki, no i gdy w nie wsiadamy, no to tak nie do końca jest wygodnie. Nie wiem, czy siedzieliście w jakimś takim sportowym samochodzie podczas takiej dłuższej jazdy. Osobówki, ogólnie takie samochody rodzinne są dużo, dużo wygodniejsze. Mógłbym w tej Hondzie w sumie zmienić felgi, ale już dobra, olejmy to. No. Tak więc... To jest oczywiście zabawa, no. Jakbym miał gdzieś wjechać hiper samochodem, no to daleko bym nie pojechał. Czy zaraz trzeba jakąś stację odwiedzić. Wiadomo, że jak się siada do takiego samochodu... A, wiecie co jest też najciekawsze? Że w na przykład Lamborghini Huracanie jest tak zwany system start-stop, czyli jeśli
zatrzymujemy się na światłach, to wyłącza się silnik w tym samochodzie, który pali, podejrzewam, że powyżej 20 litrów benzyny na 100 km. I tam jest zainstalowany ten system i on działa, nie wiem, czy można go wyłączyć, czy nie. Jest zainstalowany ten system, który wyłącza silnik na światłach, żeby zaoszczędzić paliwo. Okej, rozumiem, że to jeszcze może funkcjonować w samochodzie miejskim, który się porusza codziennie w mieście. W samochodzie sportowym nie ma to żadnego w ogóle znaczenia, tym bardziej, że tych samochodów sportowych jest mało w stosunku do samochodów miejskich, które się codziennie poruszają w setkach tysięcy po miastach, prawda? Taki system może by miał jakiś sens, ale w samochodzie sportowym, w hipersamochodzie albo supersportowym, moim zdaniem nie ma to większego sensu. No jakie to ma sens? Ile paliwa zaoszczędzisz, albo ile energii się zaoszczędzi na wyłączaniu silnika? Nie mam bladego pojęcia. Pomijam fakt, że podczas w ogóle włączania czegokolwiek, czy włączania, nie wiem, żarówki, czy telefonu, czy uruchamiania silnika, zużywa się więcej energii, niż jakby ten silnik chodził przez cały czas. Dlatego na przykład jeśli wychodzicie z kuchni do pokoju po to, żeby sobie włączyć inną muzykę, no to nie warto gasić tego światła w nocy, tylko je zostawić na tę minutkę, no i wrócić, bo wtedy zużyjecie teoretycznie mniej energii. To też zależy od tych żarówek i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie taki system start-stop nie ma sensu. No, chyba że wy znajdziecie jakiś głębszy sens w samochodach sportowych albo hipersamochodach, bo ja naprawdę nie mogę się go doszukać. Ostatnio właśnie też rozmyślałem o tych hipersamochodach i tym wszystkim. Tak mnie naszła jeszcze jedna myśl o czym ja sobie dzisiaj tak myślałem. Właśnie dzisiaj jechałem samochodem i sobie myślałem o bogatych ludziach. O czym? Miałem taką fajną myśl właśnie do przekazania dla was. Myślałem, że opowiem o tym na vlogu. Ale wiecie, te odcinki takie o Fordzie są takimi odcinkami, gdzie lubię właśnie rozmawiać o takie różne tematy. Lubię chillować przy tej grze, wiecie. Ja się nie muszę tu specjalnie skupiać na tym prowadzeniu. Jest to na tyle przyjemne i arcade'owe, że jeśli się odpowiednio dostosuje ten samochód, to jest w porządku. Tym autem jedzie się bajecznie. Dosłownie jakbym prowadził pudełko jakieś od zapałek, tak leciutko. No i nie spojrzałem, jakie tutaj mamy wspomagania włączone, no widzicie. Jest takie przekonanie ogólnie o ludziach bogatych, że są to głównie snobi, ludzie, którzy dorobili się na czyimś nieszczęściu. Już mi się przypomniało. Przypomniała mi się jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałem wam przekazać. Osobom młodym i ogólnie myślę, że też jeśli oglądają mnie osoby jakieś tam starsze, mogą z tego coś wynieść. Bo jest to, myślę, że bardzo pożyteczna myśl. Słuchajcie, zacznę od tego, że ogólnie myśli się bardzo popularne jest to myślenie o ludziach bogatych, że są to właśnie snobi, że są to osoby, które nie chcą się niczym dzielić, że nie chcą oddawać nikomu swojego majątku, że dorobili się na kłamstwie, dorobili się na oszustwie i na wykorzystywaniu innych słabszych albo ludzi, którzy są bardziej uczciwi, że właśnie na nich się dorobili tego swojego majątku. Mówię wam, nie zawsze tak jest. I jest mnóstwo ludzi niesamowicie bogatych, którzy są też filantropami, są bardzo szczodrzy, są oddani temu, aby pomagać innym ludziom. Weźcie sobie czytajcie sobie biografię Warrena Buffetta albo tego Polaka bogatego, jak on się tam nazywał. Ja już zapomniałem, jak on się tam nazywał. Warren Buffett też. Nie, no ja nie będę wam wchodził tutaj w szczegóły. Musicie sobie koniecznie poczytać o tej sobie, aby wiedzieć, o czym mówię. Jeszcze jedna taka osoba była też bardzo bogata. Pamiętam tylko, nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywał, ale wiem, że swoje bogactwo zaczynał od sprzedaży zniczy przy cmentarzu. I później jakoś to wszystko rozkwitło. Być może już domyślacie się, o kogo chodzi, ale był to Polak i dorobił się niesamowitego majątku. Jest to miliarder, chyba jeden z nielicznych w Polsce.
Jest to człowiek, który jest dobry, krótko mówiąc. Wracając do tematu ogólnie, jeszcze mamy chyba jeden wyścig do przejechania. Tak, tutaj. Musimy dojechać. No i myśli się o tych ludziach właśnie w ten sposób, a to nie do końca jest prawda. Trzeba mieć... Też ja mam na przykład takich znajomych, widzę, że jedzie jakieś fajne auto i o, patrz jakie fajne auto ma, taki ten, jakieś tam BMW najnowsze, no nie, o, to pewnie złodziej. Ktoś tam inny jedzie, to no, o, ten to ukradł, tamto i tamto. Ten jest taki. W ogóle tak się wydaje, że w Polsce mieszka sama cebula, sami biedacy, prawda? Co? To nieprawda w ogóle jest. Ile w twojej okolicy, w twojej nawet wiosce, gdziekolwiek jesteś, czy w mieście, czy nie w mieście, ile osób jeździ jakimś sportowym samochodem, albo jakimś nowym samochodem? Potem łatwo poznać, że w Polsce są milionerzy. Właścicieli sklepów, jakichś centrów handlowych, to są Polacy, którzy mają majątek, są milionerami. Milionerów jest dużo, bardzo dużo, których stać na różne tam samochody i niekoniecznie dorobili się oni na czyimś nieszczęściu. Często tak jest, ale też często jest tak, że dorobili się na własnej ciężkiej pracy, chwytali się każdej roboty, składali pieniądze, nie wydawali na głupoty i skupiali się na sobie i swoim rozwoju. Okej. Myk. Ale spójrzmy teraz może na ludzi bogatych trochę tak inaczej, od strony bogactwa jako takiego, czyli posiadania czegoś, co jest dla nas wartościowe. Na przykład też nie można mówić o ludziach bogatych, że są nieszczęśliwi, bo mówi się popularnie, że pieniądze szczęścia nie dają, no nie? Ale znowu ludzie szczęśliwi potrafią się cieszyć pieniędzmi. I właśnie, czy my robiąc coś na co dzień, czy jesteśmy szczęśliwi robiąc, grając w gry, powiedzmy jak my teraz, czy nie wiem, pracując gdzieś w sklepie, pomagając naszej babci, czy naszej mamie w czymś tam, czy jesteśmy szczęśliwi robiąc to wszystko, spotykając się z dziewczyną, jedząc z nią kolację, czy kłócąc się z nią, czy obgadując kogoś, czy jesteśmy szczęśliwi podczas tych takich naszych codziennych czynności, które są naszym takim rytuałem, nie wiem co tam jeszcze, przeglądanie Facebooka, czy to sprawia nam bardzo dużo szczęścia, czy jest to coś, co może nie do końca jest potrzebne i konieczne, żebyśmy się spełniali. Warto odnaleźć w sobie coś takiego, co będzie sprawiało nam naprawdę dużo, dużo szczęścia, rozwijało nasze pasje i chęć do dążenia do czegoś więcej niż mamy do tej pory. I nie mówię tu o pieniądzach. Pieniądze przyjdą z czasem, jeśli robi się coś, co się naprawdę lubi i się chce to robić. Tylko mówię tu o znajdywaniu takiego swojego wewnętrznego szczęścia. Czyli coś takiego, co do czego nie będą potrzebni nam inni ludzie. Że potrafisz się cieszyć samym sobą i tym, jaki jesteś, i tym, co potrafisz, i tym, co chcesz robić w życiu i w tym, w jakie perspektywy masz na swoje własne życie. Bardzo popularnym stwierdzeniem też jest, że ja się do niczego nie nadaję, w szkole mam jedynki i nic ze mnie nie będzie i w ogóle. Słuchajcie, każdy z was, ja, czy nie wiem, chłopak 12-letni, czy 15-letni, czy 20-letni, każdy z nas ma, czy nawet 50-letnia osoba, czy 40-letnia osoba, każdy z nas ma taki sam potencjał, aby się uczyć, aby zdobywać wiedzę, aby być szczęśliwym i robić to, co chce. Nie ma tak, że osoby starsze gorzej się uczą od młodych. To jest bzdura. Osoby starsze tak samo mogą się uczyć, tylko mówiły sobie, że uczą się gorzej. No ale odbiegłem trochę od tematu tego bogactwa, niebogactwa. Trochę tutaj. Powiem wam tak. Posiadanie, bo musiałem tutaj rozwinąć trochę temat tego szczęścia, żeby wam przybliżyć mniej więcej jak ja to widzę. Muszę chyba zacząć od początku, bo tutaj nie dam rady, a jestem 8. No to zacznę sobie od początku. Żebyście wiedzieli właśnie jak ja widzę to szczęście, bo na przykład myślimy sobie o ludziach bogatych, mają tam super samochody, kilka garażów wypełnionych... Bugattini, Ferrari powiedzmy, no, Porsche, mają jakieś tam super wozy, które chcielibyśmy mieć, Skyline'y, nie Skyline'y, co tylko byśmy sobie mogli wymarzyć. Jachty mają swoje biura, swoich ludzi, którzy ich obsługują, sprzątaczki,
co tam jeszcze chcemy. Mogą sobie iść do każdej restauracji na świecie, pojechać w każde miejsce na świecie, pojechać do Dubaju, skoczyć ze spadochronu, zrobić co im się tylko podoba. Powiem wam, że te osoby oddałyby swoje miliardy za to, co macie wy. I pomyślcie, to jest takie wasze teraz zadanie domowe. Pomyślcie o tym, co wy macie wartościowego, co taki bogacz chciałby od was kupić. Na mojej liście na pewno będzie młodość, dobre nastawienie, a niekoniecznie każdy bogacz ma złe nastawienie, każda osoba, która zdobyła majątek. Ale moim zdaniem taką moją wartością będzie właśnie dobre nastawienie. To, że mogę robić, co mi się podoba. I trzeba jakoś się specjalnie nie przejmować konsekwencjami. Mogę tak o sobie powiedzieć. Konsekwencje zawsze jakieś są, jeśli zrobi się coś złego. Ale mam tą taką witalność, z której się naprawdę bardzo cieszę. Wiem, że jeśli będę na przykład hardkorowo ćwiczył, to wyrobię sobie fajne mięśnie. Mogę sobie iść na rower. Mam zdrowie, jestem bardzo zdrowym facetem, chłopakiem. Facetem bardziej. I myślę, że to jest moja największa wartość, czyli młodość, czyli czas, jaki mam do wykorzystania w swoim życiu, by robić dużo innych fajnych, szalonych, albo ciekawych, czy wartościowych rzeczy. A tego czasu właśnie na przykład człowiek bogaty, różni są ludzie bogaci, no nie, jeden człowiek bogaty na przykład ma 20 lat, drugi 25. Steve Jobs w wieku 25 lat był wart już ileś tam miliardów dolarów, on wtedy już dużo pieniędzy zarabiał, tak? Warto sobie poczytać te biografie tych bogatych ludzi, bo często mamy o nich mylne pojęcie, które gdzieś tam powstaje w mediach. Kurde, ale tutaj coś cisną, no brakuje mi tego przyspieszenia tu w tym samochodzie. Muszę cofnąć kawałek i też widzę, że ma bardzo twarde zawieszenie, ciężki jest na offroad. Dobra. I myślę, że pomyślcie właśnie w domu o tym, kiedy jesteście prawdopodobnie w domu teraz. Cholera, ale tutaj cisną. Dobra, jak ukończę na tej ósmej pozycji, to nic mi się nie stanie. Jakie macie takie swoje wartości? No ja w swoich takich powiedziałem przykładach. Pomyślcie o tym i napiszcie w komentarzu, jakie macie takie swoje wartości, które chciałby od was kupić milioner, miliarder, ale nie może. Bo to nie jest na sprzedaż, to jest coś, co macie tylko wy. Macie też zestaw swoich doświadczeń, które z kolei przeradzają się w umiejętności. Bo nie wiem, czy wiecie, ale nie ma czegoś takiego jak talent. Nie ma czegoś takiego jak... No może są predyspozycje fizyczne, ale w gruncie rzeczy każdy z nas ma takie same możliwości, taki sam mózg do produkcji różnych umiejętności. Każdy może się wszystkiego nauczyć. Ponoć, żeby być czymś mistrzem, wystarczy robić coś przez 25 godzin. I jesteśmy tym mistrzami. Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. Więc macie czas. I czas jest waszym największym plusem, największą rzeczą, najważniejszą, najdroższą, jaką macie wy, tak ja myślę, ale piszcie w komentarzach oczywiście, co o tym myślicie. Ej, tak filozoficznie się rozgadałem na temat ogólnie moich rozmyśleń ostatnich, może temat taki bardziej na vloga, co nie? Myślę, że te odcinki też mają taki swój charakter, często rozmawiam na różne rzeczy tutaj. I mamy finał Horizon, prawdopodobnie będziemy jechać dookoła i chciałbym wziąć jakiś szybszy wóz jednak, a nie, to nie jest tak całkiem dookoła, bez przesady. Chciałbym wziąć jakiś szybszy wóz z JDM, myślę, że wezmę Skyline'a do tego ostatniego wyścigu, chociaż kurczę, tutaj chyba nie trzeba brać JDM'a, bo ja te mistrzostwa ukończyłem już przecież JDM'em. Wezmę jakiś mój ulubiony samochód na ostatnim wyścig w tej grze, w tej serii. Może już skończę te takie moje rozważania filozoficzne. Mam nadzieję, że wam się podobały i że nagrodzicie mnie lajkiem. Okej, mogę wybrać na ostatni wyścig samochód. Wolałbym, żeby był jak najszybszy. Niech to będzie wóz, którym naprawdę bardzo przyjemnie mi się jeździło. Bardzo przyjemnie mi się jeździło Chevroletem ZR1 z poprzedniego odcinka.
LaFerrari tak nie do końca dobrze mi się zapamiętało, tu klasa S1. DHL. Tak. Zresztą odcinek z DHL-a jest jednym z najczęściej oglądanych odcinków z Forzy. On ma teraz gdzieś koło 150 tysięcy wyświetleń. W szoku jestem. Żaden odcinek tyle chyba nie osiągnął. Mamy tutaj Jeepa Willisa. Cholerny wariat. W klasie X mamy Huracana. Mamy Lamborghini Aventadora. Zastanawiam się nad tymi dwoma autami. Lotus Eleven, o Jezu, to dziadostwo. Ja powinienem ten samochód zrobić w niższej klasie, to on by może się jakoś tam... Największe wrażenie zrobił na mnie ten Mercedes pod względem dźwięku, brzmi niesamowicie, ale wiecie co? Chciałbym pojechać ten ostatni wyścig McLarenem P1 z 2013 roku. Dlatego, że jak pierwszy raz wsiadłem do tego samochodu, on zrobił na mnie mega, mega wrażenie. Świetnie mi się nim jeździło, świetnie się w nim czułem. Nie miałem żadnego stresu i cholera, znowu zapomniałem sprawdzić, jakie ja mam tutaj usprawnienia wyłączone. Ale to nic. Final Horizon. Myślę, że jakoś to przejedziemy. Mamy tu same koksy. O, właśnie, Veneno jeszcze nie sprawdzałem. Ale to może sprawdzimy już w Forzie Horizon 3, co? Co wy na to? Okej. Okay. Wow. Właściwie to ja nie wiem... Ja dobry mam tutaj tuning, kontrola trakcji jest wyłączona i samochód całkiem niezły ma start. On jest piękny, on się tak fajnie startuje i bardzo przyjemnie jeździ, mówię wam. Zobaczcie ten efekt prędkości, wow. To jest najbardziej dynamiczny wyścig w Fordzie. Ja puszczę tutaj gaz, ten samochód łapie jakąś taką super przyczepność. Twórcy tego auta mówili o nim, że on jest zaprojektowany przez wiatr. Tutaj troszeczkę znamiłem, sorry, ale już to naprawiam. Pięknie, zobaczcie jak pięknie wyhamował. Nie wciskałem hamulca do końca oczywiście, bo to by się skończyło katastrofalnie. Wyścig jest bardzo dynamiczny. Dopiero 4% przejechaliśmy. No ale myślę, że tą klasą to nie będzie aż takie trudne przejechać ten wyścig w krótkim czasie. Ojej. Auto jest bardzo... gdy puszczę gaz, jest bardzo nadsterowny, bym powiedział. Boję się, że mi nie zacznie zarzucać nagle dupy, ale jest przyklejone do tej drogi. No oczywiście, gdy wyskoczymy z jakiegoś wyboja, to jest katastrofa. I gdy wcisnę gaz do końca przy skręcaniu, to też zarzuci tyłek. To dlatego też trochę, bo ja ten samochód przerobiłem i zainstalowałem tutaj chyba jakieś lepsze części tuningowe. Mimo, że ten wóz ogólnie... Chciałbym się mi kiedyś przejechać, serio. P1, jak ten samochód wygląda z tyłu, zobaczcie. Ojej, przejdziemy trochę na przełaj. Nie, tam jechałem. Nie mam czasu się spojrzeć nawet. Teraz hamowałem ze skręconymi kołami, ale nie hamowałem na maksa, czyli leciutko tylko muskałem ten hamulec nożny. Ten samochód tuningowałem jeszcze w czasie, kiedy nie za bardzo wiedziałem, które części za co, czy które rzeczy za co odpowiadają w tej grze. 7 biegów. Widzę, że biegi są dobrze dostrojone, bo na 7 jedziemy 300 km na godzinę, więc zdecydowanie ten samochód jest zrobiony pod przyspieszenie. Ktoś mnie tutaj dogania. Widziałem, że chyba Cinque Pagani. Tak, chyba Cinque. Auto świetnie się zbiera, naprawdę super. Zobaczcie ten efekt prędkości spowalający. Naprawdę, to jest domena Forzy Horizon, że tak świetnie to wszystko tutaj widać. To, co zrobił Tarn w tej grze, to jest coś pięknego. Jazda samochodami jest to przyjemność. Okej, okay, mamy już 18... Wow! Nie no, tak nie może być, nie mogą się tak robić. Mamy już 18% całego wyścigu. Coś mnie tam goni. Goni mnie Veneno Lamborghini. Muszę się mieć na baczności, ale myślę, że tym samochodem damy sobie radę ze wszystkim, co? Ciekawe, ile ja poziomów wbiję na ten wyścig, bo nie jest długi. Widzieliśmy, że no, taka dosyć spora pętelka, prawie taka jak ja robię rowerkiem. Ja no bez przesady, rowerkiem robię 3 razy większą. Ostatnio byłem na rowerku. Muszę przekroczyć dystans, mój maksymalny dystans, jaki jednorazowo mogę przejechać do tej pory, to jest 71 km. Jeżdżę ostrym... Wow, ale mi to zarzuciło brzydko. Jeżdżę ostrym kołem.
No i nie jestem z tego wyniku zadowolony. Powinienem mieć. Oczywiście tam mam prędkość średnią gdzieś 20. Największą miałem chyba 28 km na godzinę. Było bezwietrznie i spokojnie. To też jest temat rozmów na oddzielny w ogóle odcinek o rowerze i o jeździe, o oporach powietrza i zabawie z tym wszystkim, o prędkościach, jakie się osiąga, o jeździe w ruchu ulicznym, w mieście na przykład, o mijaniu samochodów. Naprawdę. Ale dzisiaj nie chcę o tym rozmawiać. Zresztą temat rowerów jest to takie coś dla mnie osobiste, o czym zostawiam w ogóle dla siebie prywatnie. Wow! Ale mnie tu dziwnie. Zostawiam dla siebie prywatnie, bo rower jest takim miejscem dla mnie, gdzie mogę się wychillować, odpocząć od też YouTube'ów, od nagrywania. Człowiek potrzebuje czasami odpocząć od rzeczy, które robi na co dzień, od swojej pracy, od ludzi, których spotyka na co dzień. Od wszystkiego potrzebuje odpocząć, bo warto też badać nowe rzeczy i swoje możliwości na innym gruncie. I rozwijać siebie wszechstronnie, ale znowu nie starać się być do wszystkiego. Bo wiecie, jak ktoś jest do wszystkiego, no... Specjalizować się w kilku dziedzinach, ale być w nich najlepszym na świecie. Taka jest moja zasada. Okej, wracamy do wyścigu. 31% i w końcu asfalt. Mam nadzieję, że na dłużej. Trzymamy się głównie ulicy, bo bezdrożach nie jeździ się najgorzej tym autem. Nie wiem, czy ja miałem pojęcie jakiekolwiek o tuningowaniu, kiedy robiłem to auto. Nie jeździ się perfekcyjnie, nie jeździ się tak jak Honda NSX, ale przyspieszenie jest niesamowite w tym samochodzie. Różnica między klasą S1 a S2, a szczególnie samochodem sportowym czy super sportowym w przypadku Honda NSX, a tym Hiper, jest kolosalna. Patrzcie, już przy takiej prędkości to się wydaje, jakbyśmy jechali tu, nie wiem, 700 km na godzinę w jakimś NFS-ie. Tak fajnie widać ten efekt. O, kokpit, trochę kokpitu pokażemy. Wow. Na Fordzie tak nie do końca mi się dobrze jeździ w tym kokpicie. Kamera jest tak ustawiona, że mamy bardzo małe pole widzenia. Najfajniejszy kokpit, w jakim jechałem, w jakiejś grze, to był w Dirtie Rally. I to mówiłem na tamtych odcinkach. Bardzo, bardzo duże pole widzenia mieliśmy w środku samochodu. Oczywiście to można było sobie ustawić. I ten samochód zachowywał się po prostu świetnie. Miałem wyczucie tego auta dużo, dużo większe niż w innych grach wyścigowych. To zasługuje na uwagę. Przetestujcie sobie Dirt Rally, jeśli macie kierownicę, szczególnie polecam. Jest to bardzo dobra symulacja i świetna zabawa. Dla mnie nie do końca, bo ja jestem zwolennikiem grania na padzie. Jestem też człowiekiem, który lubi minimalistyczny styl. Niespecjalnie w moim workspace tutaj przy biurku pasowałaby kierownica, dlatego wolę mieć malutkiego pada, który obsługuje znakomitą większość gier i wyścigowych, i takich półwyścigowych, jakichś arcade'ówek, albo nawet GTA, bo też w GTA jeżdżę sobie właśnie na padzie. Dlatego pad spełnia taką rolę kontrolera do wszystkiego, no nie do końca, bo jednak jeśli przychodzi do strzelania, to zawsze chwytam myszkę i klawiaturę i działam. No, a pięknie wygląda ten kokpit. Nie będę się teraz specjalnie rozglądał tutaj, jak to wygląda. Musicie przyznać, że zegary są świetne w tym aucie. Mamy tam jakieś różne parametry pokazane. Poziom paliwa oczywiście do pełna. Widzimy jak... tutaj trochę skopałem. Widzimy jak ręka naszego bohatera zmienia biegi łopatką. Tak się na to trochę zagapiłem i pojechałem bardzo głupio ten zakręt, zamiast go pokonać w miarę dobrze jak teraz. Goni mnie tam weneno, widzicie, w lusterku. Już się tam czai, żeby mnie wyprzedzić. Mamy tutaj takie serpentynki. I ciar. Op! Zagapiłem się na coś. Znowu. Sorry. No dobra, teraz skupiam się już na jeździe. Rozmawiam z wami, ale też... no tak... 10%, 20% rozmawiam, a 80% jadę. Dobra, już nie cofam, żeby nie było takiej... Co pominąłem? Serio?
gdzieś przejechałem koło niego, no powinniśmy to ten. Zobaczcie też, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że w szybie przedniej odbija się kokpit samochodu, czyli ręce. To jest też niesamowite, to jest w ogóle pierwsza gra, gdzie coś takiego dojrzałem, że odbija się kokpit samochodu i kierownica. To daje nam świetny efekt takiej prawdziwej, realistycznej jazdy i naświetlenia słonecznego, bo pewnie też nieraz mieliście, jeśli jechaliście gdzieś tam samochodem, czy jechał to wasz tata, czy mama, czy nie wiem, brat, siostra, albo wyprowadziliście, że przy mocnym świetle część tego kokpitu się odbijała właśnie w przedniej szybie. I nawet to jest tutaj zawarte, to jest taki szczegół, za co kocham Forzę, jeśli mogę tak powiedzieć o grze, bo tego słowa bardzo, bardzo ostrożnie używam. Za co lubię bardzo Forzę, o może tak, żeby było bezpiecznie. Gonimy tam z tyłu. Trochę jeszcze mi brakuje w Forzie tego, że jeśli się spojrzy do tyłu, no to nie widzę tej tylnej szyby, chociaż tutaj chyba w pojedynce, no nie, mamy jakąś tam szybę, można by było się spojrzeć. Zwróćcie uwagę też na lusterko środkowe wsteczne, że widać jakby widok z tylnego zderzaka, tak? Nie widać tej maski z tyłu, tego tyłu samochodu, silnika, tak? Tam powinny być jeszcze widoczne elementy wnętrza auta, a tego nie ma. Widoczne są tylko samochody z tyłu, tak jakby naprawdę to lusterko było elektroniczne. Jakby to był jeden taki wyświetlacz, a widać, że to jest po prostu lusterko. Będziemy chyba powoli wjeżdżać do tego miasta, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze na tym kokpicie powiem wam, że trochę się przyzwyczaiłem i nie jest tak źle. Jest całkiem w porządku. O, w sumie jest to miejsce, kiedy pierwszy raz przejechałem się właśnie pojedynką. Tutaj niedaleko jest ten samochód zrobiony do... Znaczy zrobiony. Możliwy do wzięcia do jazdy testowej i do wyzwania jakiegoś tam czasowego. No i właśnie tutaj jechałem tą taką prostą. Wow, to wyglądało super. Okej, patrzcie jak wygląda efekt prędkości z maski. Jadę maksymalną prędkością dla tego samochodu z 380 km na godzinę. Już muszę powoli zwalniać. Naprawdę hamulce w tym samochodzie są świetne. Delikatnie tylko musne. I już... Wow! Gdzie ja pojechałem? Ja myślałem, że tam przejedziemy przez tą rzekę. Znowu się zagapię, czy to w sumie nie jest rzeka, tylko zatoczka. No, tutaj raczej nie przejedziemy. Okej, pojedziemy może teraz troszeczkę na kamerze z maski. Ta kamera jest zdecydowanie chyba najbardziej dynamiczna. O ile te kamery, ta kamera z tyłu oddaje bardzo taki efekt prędkości. Tak jak patrzę sobie tutaj i jadę na tej kamerze z maski, to mam wrażenie, że zaraz odlecę. Wszystko się tak fajnie trzęsie. I rzeczywiście, to nie jest efekt prędkości, to jest efekt szaleństwa czy czegoś. Mam wrażenie, że naprawdę coś się zaraz stanie, bo wybuchnie, nie wiem, samochód uderzy w ścianę, czy naprawdę odpłynie gdzieś. Jest takie, jak jedziemy powyżej tam 300 km na godzinę na tej kamerze, tak widzieliście przed chwilą. To było super. Okej, mamy 71% całego wyścigu. Wiecie co, spoko. Ostatni odcinek z tej serii, może zrobię taki sezon pierwszy z Forza Horizon 2, może powrócę do tej gry. Na pewno chciałbym przetestować na Xboxie Forza Horizon 1. A według pewnego obrazka, na którym był zwiastun gier wstecznie, które będą wstecznie wspierane z konsoli Xbox 360, podobno na tym obrazku pojawiło się logo Forza Horizon 1. Jeśli ta gra wyjdzie właśnie na konsolę Xbox One ponownie, pojawi się na Xboxie, nie wiem czy zostanie odświeżona, wydaje mi się, że nie. Jeśli się pojawi, na pewno ją zakupię, przetestuję, nagram, pogram, zobaczymy, bo chciałbym bardzo. Może trochę powiem o konsoli, bo mam tego Xboxa i nie ukrywam, kupiłem Xboxa głównie dla Forzy. Ale też można było długo przed premierą na PC-ty Need for Speed'a 2015 grać właśnie na konsolach PS4 czy Xbox One tego NFS-a wcześniej, no nie? I ja chciałem właśnie grać wcześniej, no i ale głównym powodem była właśnie Forza, którą zawsze marzyłem sobie pograć.
i mieć u siebie w domu, a nie tam gdzieś do kolegi i chodzić, żeby grać sobie na konsoli. No bez przesad. Postanowiłem kupić Xboxa. No i co? Jeśli chodzi o Xboxa, najbardziej podoba mi się pad, no bo ja miałem wcześniej pada, bardzo dużo na nim grałem na PC-cie i te pady są naprawdę świetne. Super, super się na nich gra, ręce nie bolą, nic się nie dzieje. Kiedyś miałem takiego pada bardzo ciulowego, na którym granie było masakryczne. Ręce bolały, jakoś to było. Dajcie spokój, szkoda gadać. Sama konsola nie jest jakoś super, nie zrobiła na mnie wrażenia. Wygodna sprawa, ogólnie posiadanie konsoli do gier to jest wygodna sprawa, jeśli ktoś nie chce się pieprzyć z bawieniem, kupowanie nowej karty graficznej. To jest z punktu widzenia gracza, który naprawdę dokupuje sobie sprzęt i chce, żeby te gry chodziły na wysokim poziomie, no to naprawdę moim zdaniem dla świętego spokoju lepiej mieć konsolę. Naprawdę. Dlatego, że poziom zabawy jest taki sam na PC-cie, jak i na konsoli, a włączamy jeden guzik i od razu możemy grać, dosłownie. Nie musimy nawet, są takie specjalne tryby na tej mojej konsolce, że ona nie jest jakby do końca wyłączona, jest po prostu uśpiona, no nie? Naciska się jeden guzik na padzie, nawet nie trzeba do konsoli samej podchodzić, tylko się naciska jeden guzik na padzie, ona się sama włącza i możemy od razu grać na tym telewizorze czy czymś. No i nie przejmujemy się sprzętem na jakiś tam czas, to jest też duża wygoda, bo często jest tak, ja na przykład teraz kupiłem kartę GTX 970 za 1600 zł, nie wiedząc, nie badając rynku, kupiłem w ciemno, bo zawsze kupowałem kartę Nvidia i myślałem, kurde, to będzie zajebisty deal, w końcu będą gry chodzić na maksa, co ty? Odpaliłem sobie GTA na maksymalnych ustawieniach, 40 FPS-ów? Karta 1600 zł? Serio? Dajcie spokój. Mam całkiem niezły procesor i spokojnie powinien obsłużyć. Tylko, że karta nie dawała rady. I później jeszcze się dowiedziałem, że jest pewien bug z tą kartą. 0,5 GB pamięci jest wolniejsza od pozostałych 3,5. Ponoć Nvidia teraz zwraca 120 zł. Za to niedociągnięcie. No ale kto mi zwróci całą kasę? Przecież ja na tej karcie graficznej teraz gram, tak? Kto mi da tą większą wydajność teraz? Co, mam kupić sobie lepszą wydajność za te 120 zł? Przecież za to nawet kości pamięci nie kupię. Ale już nie wspomnę o wydatku na nową kartę. Słuchajcie, teraz karta GTX 1060. Która ma 6 chyba gigabajtów pamięci operacyjnej, kosztuje 1200 zł i jest nieco więcej, ale jednak więcej wydajniejsza niż ta moja karta graficzna, której nie sprzedam już po tej cenie i nie kupię tamtej karty, tej nowej, bo musiał kupić tą nową Nvidia 80, żeby sprostała moim wymaganiom. Strasznie się zawiodłem, dlatego i to nie jest jedyny raz, kiedy zawiodłem się na sprzęcie, że coś tam kupiłem i coś tam nie grało. Kupiłem grę na peceta, ona nie działała, albo była taka straszna do dupy, na przykład we wczesnym dostępie, no nie? Albo była nieaktualizowana. Dużo jest takich opcji. I pod tym względem właśnie wygodniejsza jest konsola. Nigdy się nie martwisz, że coś ci tam nie będzie działać. Zawsze masz ten spokój, łatwość w obsłudze, uruchamiasz, grasz, masz wszystko, moi drodzy, w dupę. No i co, skończyliśmy sobie Forza Horizon 2, wszystkie mistrzostwa ukończone, ukończona seria. Nie planowałem, że skończę tę serię razem z końcem mistrzostw tutaj, ale tak wyszło po prostu. O nic, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, ten, a ja czekam na, jeszcze zobaczymy, jakie tutaj nagrody wylosuje Will Smith, zawsze taki wiecie, dreszczyk emocji, element zaskoczenia, można wylosować samochód, ale nie, 82 500 kredytów, no to mógłbym kupić fajną furę, ale teraz nie, raz miałem takie kombo, że wygrałem naprawdę bardzo dużo samochodów, no już drugi raz się to nie powtórzyło. To nic, to nic.
Jezus, ten samochód jest świetny. Kiedyś jeszcze powrócę do tej Forzy na pewno. A zresztą będziemy, tak jak wspomniałem, grali sobie tam na live'ach razem. Parę osób zapraszałem do znajomych tutaj na formie i nawet dzisiaj dostałem wiadomość od jednej osoby, ale chciałem właśnie się bardziej skupić na tym, aby z wami porozmawiać i poruszyć te tematy, o których dość głęboko, wyjątkowo dzisiaj myślałem sobie, bo dzisiaj miałem taki dosyć emocjonalny dzień i no tak jakoś mnie napadło, żeby pomyśleć na te tematy wszystkie. Okej, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na tym i na całej serii z Forzy Horizon 2. Polecam odpocząć razem ze mną, ale od czasu do czasu wbijajcie na live, bo na pewno pojawi się na nim Forza Horizon 2 jeszcze nie raz. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.